To bardzo przykre, że mafia na nasz jubileusz postanowiła zastrajkować. Tak, teraz już teraz nie ma mocnych. Na miejscu 14 nie ma takich miejsc. 15, 11 tygodni razem z nami. Obiecałem, że będzie Yesterday. Hitstock Top 20. Top 20. Blisko 3 godziny muzyki non-stop. Non-stop. 3 godziny z najpopularniejszymi przebojami Radia Białystok. Hitstock Top 20. Lista przebojów Radia Białystok. Każdy słucha, każdy tańczy, każdy głosuje. Czy ja to skądś znam? No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, Czarek Makarewicz, osoba, która rozpoczynała tutaj pracę jako prezenter listy przebojów Radia Białystok. Skąd, znaczy pomysł, może wiadomo, pewnie po głowie chodzi już wcześniej. Powiedz, w jaki sposób doszło do tego, że lista przebojów pojawiła się na antenie Radia Białystok. I powiedz, kiedy było to pierwsze notowanie, pamiętasz dokładnie? Ja dokładnie tak nie pamiętam, ale to jakoś tak na początku 1991. Tak może być, 8 lat prawie. Mhm. Znaczy na początku listopada 91. O ile dobrze pamiętam, listę przebojów Radia Białystok wymyślił Krzysztof Kurianiuk. Chodził później za mną przez cały rok, żebym taką listę prowadził. No i w końcu nie wytrzymałem, przyszedłem. Czy pierwsza lista pojawiła się w sobotę od 13 do 16, czy ta pora była troszeczkę inna? Tak, pierwsza lista pojawiła się o godzinie 13, trwała chyba najpierw 2 godziny trwała. O ile dobrze pamiętam, później 3 godziny. Później była nadawana o różnych porach, rano, wieczór i południe. No i w końcu wróciła w stare ramy. Chodziło, żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby to był optymizm z pokryciem. No właśnie, a powiedz, z kim rozpoczynałeś po drugiej stronie szyby pracę na liście przebojów? A tutaj mnie zażyłeś, ale chyba to był Mariusz. Mariusz Woroniewski? Mhm. A później? A później razem pewnego razu prowadziliśmy tu z niejakim... Zdzisławem? Dokładnie. No i ta współpraca tak praktycznie trwa do dzisiaj. Ty wiesz, że Zdzisław kiedyś razem ze mną prowadził listę? No, to zdarza się czasami. Także jeszcze on tutaj się pojawi, opowie o swoich spostrzeżeniach. A czy ja coś mówiłem? Czasami coś powiedziałeś. To właśnie. A jak wspominasz tamte czasy? Czy to było... myślałeś na przykład o liście przeboju programu trzeciego? Czy to był wzór, który trzeba było naśladować? Czy myślałeś o na pewno jakiejś swojej formule, aby wypracować? Ja bardzo długo najpierw słuchałem listy przebojów programu trzeciego. Właściwie od samego początku, od początku lat 80. W połowie lat 80. były takie bardzo miłe wakacje. 84 czy 85 rok. Ja byłem wtedy na Mazurach, prawie całe wakacje spędziłem na Mazurach. Jak się okazało, właśnie tam znakomicie odbierało radio Luksemburg na falach średnich. 208, 208 metrów. No. I pamiętam, że właśnie wtedy również zafascynowała mnie ta lista przebojów, ten sposób prowadzenia audycji. Później mając kołegów za Kałużo, mieszkających w New Jersey w Stanach Zjednoczonych, często prosiłem ich, żeby właśnie z tamtejszych rozgłośni radiowych przysyłali mi również takie notowania. No i tak to było. Jak myślisz, teraz jest łatwiej nam, mając dostęp, nie wiem, do internetu, jest ta telekomunikacja tak szalenie rozwinięta, możemy w każdej chwili zadzwonić gdziekolwiek. Jest łatwiej prowadzić to wszystko, kiedy ma się dostęp do tych wszelkich mass mediów? Myślę, że zdecydowanie tak, natomiast kiedyś było trudniej o nagrania, szczególnie o nowe nagrania. Jeszcze możemy? Jeszcze sekundkę. No właśnie, teraz w zasadzie z tym nie ma kłopotów. Wszystkie wytwórnie płytowe przysyłają tego bardzo dużo. Ja myślę, teraz... że teraz nawet jest za dużo i ciężko wybrać, prawda? Właśnie, jest właśnie. Przesyt. W liście przebojów programu trzeciego w zasadzie po kilkadziesiąt tygodni wręcz te nagrania były. No wiadomo, to już jest wybór słuchaczy i nasz, co się nadaje na antenę. Co na to jury? Nic. Może pamiętasz jakąś zabawną sytuację związaną z listą przebojów? Ja myślę, że każda lista przebojów była dość zabawna. Był to program, no co tu dużo mówić, satyryczny. Tak, Zdzichu? Co mi pan sugeruje, proszę pana? Jednocześnie ja nic nie mówiłem. Jednocześnie w dużym stopniu chyba przyznasz tak, że improwizowany i to jest chyba także zaleta tego programu. Tak, myślę, że to jest podstawowa zaleta tego programu, że nie ma jakiejś takiej ścisłej reżyserii, nie ma scenariusza. Czasami pomysły wpadają do głowy w ostatniej chwili i w ten sposób są realizowane. Prawda, Zdzichu? Pierwsze pytanie. Czy pan nie słyszy?
Tak. Tak, my słyszymy. Powiedz, czy ktoś jeszcze w ramach zastępstwa za ciebie później prowadził jeszcze, zanim powiedzmy ja objąłem schedę po programie? Tak, byli dodatkowi prezenterzy listy przebojów Radia Białystok, to był Tomek Suchocki, a był również Sławek Sokołowski. Sławek Sokołowski parę razy tak prowadził jest. I jeszcze prowadził Wojciech Kłojowicz raz tę listę. A tak to niestety ja się musiałem męczyć w każdą sobotę przez 4 lata. No, ale fajnie z perspektywy czasu to wszystko, co tutaj się robiło. Mnie ostatecznie to się bardzo podoba. Możesz mi nie wyłączać mikrofonu? No tak jak mówię, było bardzo fajnie, ale w pewnym momencie trzeba było zacząć robić coś zupełnie innego, ale to już chyba temat na oddzielną audycję. Dziękuję pięknie. Czarek Makarewicz był naszym gościem, osoba, która po raz pierwszy poprowadziła specjalnie dla was listę przebojów Radia Białystok. 400 notowanie listy przebojów Radia Białystok. Mam nadzieję, że przy 500 spotkamy się również tutaj. Niech żyje nam! Number 13. Poproszę jeszcze o zapowiedź, co jest na miejscu 13. Agnieszka Chylińska, ONA, ciągle ty. Number 13.